co to ma znaczyć w ogóle? Powiedz mi, dlaczego ty wstajesz tak wcześnie, a kobieta jeszcze w łóżku śpi? Co? Kto ja? No. Aha, myślałem, że ty czytasz od tego. Nie, nie, nie. Od tego widza. Nie, no to nie, no moja kobieta już dawno nie śpi, szybciej ode mnie wstała. No, bo... Jestem zła siebie, że dopiero 11 zacząłem grać. Kurde, tyle czasu zmarnowanego. Strasznie, to się tak wydaje, ale to... Oh boy. No, ale powiem ci, że Taurenem to takie jest fajne krowie życie, nie? Ja tylko... Stary, tutaj. A powiedz mi, czy jak no? Tauren na przykład zerwie kokos z drzewa i go zje, to będzie dawał mleko kokosowe jako krowa? To jest ciekawe. Nie, no jasne, że tak. Mi się wydaje, że a jakby jak... krowę na przykład karmić bananowe. Kokosem? No właśnie, ej, trzeba by sprawdzić. No, niby głupie. To jest jeden z takich właśnie zagwozdek, że czemu jak mówisz stary białe i mówisz co pije krowa, mówisz mleko. To jest jedna z tych rzeczy, takie... O. No bo się dałeś wkręcić. Ale przede wszystkim. Nie dałem, a to stary, jeszcze było z marchewką chyba zdaje się, nie? Pomidor. Jak to było? Bąkity to. Pomidor. O nie. Chyba zginę, chociaż? Może? Dobra. Ja bezlitośnie tu w Barensach zabijam, stary, kurczę. No ale ty masz jaki poziom? To się stary, mam aliancką tarczę, muszę to wymienić w końcu, bo mi brzydzi całą postać. Ono, ona wygląda, ty masz takiego wilka, nie? Znaczy tego lwa tam namalowanego. Lwa, stary, alianckiego. Ukradłem to świństwo. Wyrwałem, kurwa, duchowi z rąk. To są skalpy? Stało. Gdzie jest nasz kochany Adrianek? A, Adrianek chyba do 6 przymaniaczył i... Adrian powiedział tak, bo ja mówię tak, Adrian, bo myśmy wczoraj jeszcze sobie pograli po północy i ja mówię, to idziemy spać i stajemy rano, będziemy expić, nie? A on... no wiesz, jak ja już słyszę takie, no wiesz, to znaczy, co, chcesz zostać na nockę? Wiesz co, ja i tak chyba nie zasnę, więc... No ale dobra, ale to ty nie wstaniesz rano mi, nie? No, a on, nie, bo są dwie opcje, albo pójdę zaraz spać i wstanę rano, albo nie pójdę spać i do rana wytrzymam, więc się i tak spotkamy rano. No i wykonał trzecią opcję. Czyli pograł północy i poszedł spać. Ale to taki... Taki meta trochę. No. Biorę na klatę. Właśnie, Adrianek to prawdziwy gracz WoWa, a nie jakiś kurde bonkol wannabe. Uwaga, zaraz poziom będzie, stary. Gotowy a gdzie jesteś? Się znajdziesz? Trzymaj porty. Jezu, no, a musisz powiedzieć te słowo. No. Jak będzie level. A, dobra. O, jest. Lubię w dupę. Nie to! Ty przyjazny dla rodziny stream ty masz przyjazny dla rodziny stream, czy nie? Powiedz mi. No, zróbmy przyjazny dla rodziny. Do 12, no. Nie, stary, ja nie umiem. To dla mnie... To przeczy, stary, to jest wykroczenie. Przeczy. Czyli jesteś patusem. Jesteś patusem i nie potrafisz wytrzymać bez przeklinania. Nie, potrafię. No to udowodni to przez godzinę. Jajeczko, powiedziałem zamiast... O. Ale, o jajeczko, ale mnie boli brzuch. A boli cię nadal? Boli mnie nadal jajeczko, oj. Can't find ammo vendor, o mój Boże. Nigdy się nie przyznawajcie, że nie macie ludziska. Czego nie macie? El Lyrek do mnie napisał, amunicji stary, jako... Lyrek do ciebie napisał prawdziwy? Napisz Lyrek mu... Lyrek. A, nie, no ja myślałem, że Lyrek prawdziwy. To weź mu napisz Walsie czy coś tam. Stary. Stary! Kurde, stary! Stary. Czekaj. Ale... Aż mi się przypomniały te Warzy. Stary! O, stary. Stary. O, stary. Ja ci powiem, że przez to, jak od kiedy grałem z Goniem i z Sołem, ciężko mi się tego wyzbyć. Ja się śmiałem ostatnio, że... O kurwa. W Rzeszowie ludzie wszyscy gadają Suni. I kurczę, teraz się okazuje, że cały czas stary powtarzam.
Co się stało, że Taurenem grasz? A kurde, holy cow to jest, wiesz to. Nie no, gramy w Fordzie po prostu, a że jak Fordzie... jak omija... Dobrze, dobrze. Ale co omijam? No odpowiedź. Przeszkody? No, dobrze. No kurczę, dożujesz jak Muhammad Ali. Ale nie rozumiem, to jesteś... Przejmij. Uspokój dupsko, nie? Bo ci szaleje po wczorajszym. Zostałem zdemontowany, stary, jako na kozaka, z maślaka na kozaka. No jak i dobrze, jest? I dobrze. Demoted. Nie wariuję po wczoraj. I po prostu jak nie dostaję dawki stary dobrej subskrypcji, no to ja jestem, no widzisz. Jak wygląda sprawa z balansem Ali versus Hordy na serwerach? Nie no, wiem. Zawsze jest więcej Hordy. Napisz. Horda, siła, tuchet, dawaj! Dawaj, palimy aluchów! Tylko siła, horda, nie jakieś tam... Zuk. O, uwaga, mówię to słowo. Nie. Ding. Nie, o... Teraz 27 poziom. 27 poziom, ja potrzebuję teraz 27 subskrypcji. Go, chat, działamy. O, to ja potrzebuję 50 akurat. A nie mam takiego poziomu, ale będę miał. Ale czy będziesz klaskał? To jest pytanie. Uszami. Ja będę teraz klaskał za każdy poziom. A ja za każdy poziom zbieram jedno obkręcenie śmigiełkiem i jak zbierze się 400, to będzie wtedy te wszystkie obkręcenia 50 obkręceń śmigiełkiem będzie naraz. Mówisz? Mhm. Jak ty to robisz? Jak ty chcesz to wytrzymać? Czy ty w 7G, stary, ćwiczyłeś, że takie przeciążenia jesteś w stanie Tak, trzymać? Ja byłem w Gliwicach tam u Jasia i taką sobie czapeczkę aluminiową zrobiłem i żeby mnie chrodziło. Yeah. No było tak. No. Yeah. Kurde, te Barents jest fajne, ale będzie mi się żygać chciało za niedługo, jak będę biegał. Czemu, chłopie, to się wydaje tak? Musisz zawsze sobie coś znaleźć do roboty. Zawsze, hopie, ja z dwa... Idę do piratów. Po drodze musisz zbierać. Albo idę na piratów. A piraty są super w Barentsach. Hopie, to jest wszystko. To jest wszystko, czego potrzebujesz. Odlecisz przy takich ilości śmigiełek? No może w końcu odlecę. Coś trzeba robić. Zrobię sobie makro na totemy, a ty co sobie możesz za makro zrobić, kurde? Na co? Na szarże? Ja? Chłopie, ja tu mam makrosów tyle. Jaki masz makro na totemy? No ja ci powiem, czy to jest dobre. No, to sekwencja, robisz? No. Czy po prostu oszukujesz? Sequence? No. Sekwencja? Ojoj, ja mam wszystko pod altem tutaj. Ja mam rage i pasywkowy rage, stary, pod jednym guzikiem. Co mi teraz robisz? Że niby jesteś lepszy? Tak. I to bez niby. Nie. A. Patrz. Zagramy w zabawę. Czat, jak teraz zrobię roll i będzie powyżej 50, to wszyscy dają suba, co nie mają. 69! No i co? Ja ci powiem tak, teraz zrobię roll i też będzie 69, dobra? No, jak będzie 69, to chyba zrobię salto, no. Dobra, dwa wyszło mi. Tak, to dwa salta ma zrobić. Co on tam, kurde, robią? Borowik, kozak. Myślę. Specjalnie wstałem na 9, a ciebie nie było. Widzisz? To ty chyba jesteś widzem Adrianka. Bo był stream tylko dla subów, dlatego nie widziałeś. Musisz stary teraz zasubować. Głupek. No, ale tracicie bez suba, powiem wam, że... No niestety, ja wam też. No macie jedyną okazję niepowtarzalną. Raz w miesiącu, raz do roku, przepraszam. Zdarza się taka okazja, że możecie wychujać Twitcha na hajs i... Słuchajcie, jako prawdziwy tego. Polak, który twierdzi, że wszystko z zachodu jest złe i trzeba tylko polski rząd wspierać, bo Polska górą, Blood Trail, no to trzeba po prostu, wiecie, amerykańską firmę na 50%. Oni dopłacają to ze swojej kieszeni. No więc jakby
Macie szansę, nie? Oj, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć subów, moi drodzy, i to, Wadzio, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Ooooo! No, za każdego suba, uwaga, Deus uwaga, Raven! Żadne śmigła. Żadne śmigła, stary. Uwaga, zaczyna się. Deus raz. Raven, dzięki za subka. Co on tam, kurde, robi? Ty pośladku, ty się po pośladku bijesz? Teraz to stary, klaskałem pośladkami, tak naprawdę. Tak. O ja cię! Bonkol 1, Bonkol 0, Warhol! Warhol, dzięki za suba, pozdrawiam cię serdecznie. Ooo, śmigiełko malutkie dla ciebie, kurde, jest kręcone. Ale to nie, to będzie takie prawdziwe śmigiełko, to potem. To są dwa śmigła doliczone. Śmigiełko jest doliczone, kurde. Shit, co tu się dzieje teraz? Było tam erekcja lekka, już się pojawiła. Była, stary, jasne. I powiem ci, podwinął się nawet ze skórki. Ja, nie, no. I zahaczył o szef. Sama skówka, proszę. I goły się zahaczył o szef i mnie trochę zabolało, ale było dobrze, ale było dobrze. Moi drodzy, no to jesteś co? Jesteś patusem. Jaki patus, chłopie, to jest wszystko... Wszystko to jest biologia. To jest biologia. Kurde, muszę zupdate'ować mój piękny banerek pionowy. Na skraj urwiska. O, proszę bardzo, lecą! Bluepog, dziękuję ci, Bluepogu, za subskrypcję, bardzo mi miło. A nie będę klaskał, bo ja nie będę się błaźnił. Ale śmigło potem... potem śmigło... No co, do śmigła nie jest. Wiesz, ja ci powiem tak. No. Nie będziesz wiedział, jeżeli nie spróbujesz, nie? Kurde, no a jakbym raz klasnę, dobra, raz klasnę, blopok. O, jak się z tym czujesz? Trochę lepiej, nie? Kurde. No powiem, no powiedz to. Masz. Powiem wam tak, robisz tak w balona przez miesiąc Twitcha, to jest najlepsze co może być. Nie tylko wam daje satysfakcję, mnie też. Mnie też. Po streamku będzie śmigiełko dla wszystkich subskrybentów kręcone na prywatnym streamku. Tak, tylko dlatego musicie mieć suba. Widzisz? A ty będziesz klaskał w pośladki. Po streamku. O. Ja wczoraj robiłem różne. Czy wy widzieliście wczoraj, jak klaszczę pająk? Kurwa, nie. Ja widziałem, są gify za mną. Ja klaszczę pająk. Moi drodzy. Pająk klaszczę tylko parę razy, bo tak może, dwa razy jednocześnie. Wszystkimi odnóżami. Oh shit. Cześć Astis, witam, cześć wam. Kleszczmy rękoma. Piotr Rubik. Jakby nie było jutra, bo jeszcze trzeba powiedzieć. Dobra, pytanie, ile ja zostanę tutaj expo za jednego całego rana? To jest na czysto robienie teraz levelek. Siemka crazy. Owulacje na stojąco. Czy wasza gilda przyjmuje uchodźców z Alliance? Czy my przyjmujemy uchodźców z Alliance? Tak jest. Właśnie z jednym rozmawiam tutaj i bardzo dobrze się bawi, więc zapraszam oczywiście. No, ale ja się bawię, bo suba mam u ciebie, nie? A, no to... Wiadomo. To jest wiadomka, nie? Wiadomka, o co chodzi. Czekajcie. Fuck, ale tego żeśmy spulowali. Niedobrze, nie, za dużo. Dawidek mnie tu zagaduje, cholera. Niedobrze. No jest granko w gry komputerowe na komputer stacjonarny PC, IBM, nie? To wiadomo, to jest to. Powiem tak. To, co tu się ogółem dzieje, to się fizjologom nie śniło. Fizjonomom nie śnił. Jak to mówię? Fizjonomom nie śniło.
Miałeś do Jasia zadzwonić? Bo z Jasiem miałem w roślinki zagrać, a on gra w roślinki teraz poranne. Uuuu. O kurde, i znowu zginę, nie! Czy to jest jakieś nowe Plants vs. Zombie? Jezu, bo się zagapiłem. Ja sobie bardzo chwaliłem. Tą grę kiedyś. No nowe Plants vs. Zombie to takie jako Battlefield. Garden Warfare czy coś takiego. Tak, tylko to jest tak jakby Garden Warfare nowy. Super. Tak? No, zagapiłem się, Jezu. Ja ci powiem, to się fajnie grało. Miałem Space Cactusa czy jakoś tak. No stary, tam jest pan Cactus, to on jest snajperem takim. Tak? No, a jest teraz, wiesz co, dodali grzybek, grzybek ninja się nazywa. Znaczy, on się inaczej nazywa, ale mówimy na niego, że to jest ninja. I to jest taki mały grzybek muchomorek, który może znikać w cieniu. I on jak Genji stary, takimi, tak jakby rzuca shurikenami i tak skacze i możesz za kogoś wejść i siup i znowu zniknąć. Co ty gadasz? No, on jest OP. Jak dobrze nim wymaksujesz, to jesteś stary, no nieuchwytny. Ty byś się dobrze w tym odnalazł, bo tyś lubił chyba Genji grać, nie? Ja bardzo lubiłem w ogóle Garden Warfare, grałem jedynkę, dwójeczkę, to takie to było... Ja może niepozornie wyglądam, że tylko w Heroes of the Storm i w ogóle kiedyś, ale ja to, ja się pamiętam, pierwsze piszutowanie to ja robiłem właśnie w Garden Warfare'ku takim. Szyćmy, ale to tak było. No. Patrz, ty mówisz, że Rock Beater jest lepszy, a moim zdaniem nie, bo Rock Beater nakłada ci po prostu atak power większy na broń. I jak zmisujesz, to zmisujesz i Rock Beaterem, i bronią. A jak bijesz Flamtogiem, to Flamtog jest dodatkowym atakiem, więc jeżeli zmisujesz podstawowy atak, to możesz trafić tym Fireballem z Flamtoga. Uuu. A? Ale mniejszy ten. Ma mniejsze troszkę obrażenia względem tego, tak, ale... Bez znaczenia, będzie Wind Fury, to i tak pójdzie. A właśnie, teraz takie nowe emotki są, kurde, z Krzysztofa i Bisza się na Twitchu śmieją, tylko ciekawe, no nie wiem, czy są... Czemu? No nie wiem, na przykład jest jak Pepe Bas, że basuje, to jest Ibisz Bas, że Ibisznij sobie. Poważnie. Nie wiemy właśnie. Ja pierdolę. Ibisznij sobie. A czemu akurat z Ibisza? A bo Ibisz coś tam prowadził, jakieś e-sportowe rozgrywki chyba, nie? Co ty jadasz? Ta, było coś, tylko nie wiem, czy z LoL'a, czy z CS'a? Coś takiego było. LOL Ultraliga, o, to się tak nazywa. Co tam Sroka? Sroka streamowałaś wczoraj, ale słabo, bo żeś kurde ani tyłka nie pokazała, ani nic, to takie... Powiem ci tak, jak na taką młodą dziewczynę 18, to jest, to nie, no to marnujesz swój najlepszy strat streamerski. My za młodu, kurde, z Flamim takie rzeczy pokazywaliśmy na live'ach. Shoty są cały czas u Flamiego, kurde. Ja nie. A, jest to porządne. Jest to porządne. Ja takich rzeczy nie robiłem. Nie. Nóżki, znaczy kolana mogę pokazywałem, to, ale to... Stópki były pokazywane czasem? Chyba przez przypadek, wiesz? W dziurawej skarpecie. Siema, zarana. To jest takie, wiesz, pokazywanie stópek w skarpecie to jest takie... A chciałbyś, ale... A nie, to czasy zasłużyć troszkę, tak? Mm. Niby tak, taki nip-snip to się nazywa, nie? Ciekawe, kiedy tak wróci Lady Gonia, co? Oj. Stary, na szołapie. To są streamy. To są streamy, które przechodzą do wtedy, wiesz, do historii. Dobra, bije piratów, kurde, nie ma tak. Wulfis, cześć, witam. No i wracając do tematu. U mnie 354 na 400. Ile ci tam do kolejnego progu zostało? No powiem ci piąteczka. Piąteczka? I co na tym progu się dzieje? No, dodatkowe emotka, no powiem ci, dobra rzecz, bardzo hemoglobina taka sytuacja. No to jaki to jest próg? No to jest duży próg, zwalniający. A sorry, nie zwalniający, od odpowiedzialności za subskrypcję, które możesz teraz mieć za połowę ceny. Aaa, dokładnie. Aaa, moi drodzy, tak to działa. Tak jest. Ale wyobrażasz sobie ale sytuację? Ale widzę, że tu Wadzio bardzo dużo już tych subów sprezentował. Ja bym chciał, żeby ktoś inny teraz zaczął prezentować, bo nie chcę, żebym miał, czuł presję. Wadzio, słuchaj, jak on nie chce już subów, to no nie, no możesz przyjść zawsze tu. Ale słuchajcie, ty, najlepsze jest to, że tam niektórzy mówią, że tam im pulok rośnie, jak zasubskrybują i tak dalej.
U nas nic nie rośnie, wiecie czemu? Bo wy wszyscy jesteście na tyle wspaniali, że już nic w sobie nie musicie zmieniać, tylko musicie to udowodnić poprzez subskrypcję. No tak to właśnie jest, nie? A ty, Flamico? Czy Ibisz zdabował właśnie na tej ultralidze? Tak. Poważnie. Ibisz. I to jest, Jezu, to jest, ktoś mu chyba powiedział, nie? Że ej, bo kurde ten, albo zobaczył gdzieś 5 lat temu daba. O mój Boże, nie, to... Wiesz o co chodzi? Mi się wydaje, że to jest specjalne zagranie. Że takie cringe, ktoś, żeby... Powiedział mu jego... Żeby szoty tak, poszły żeby... w świat. Tak, 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 stary, bo... Nieważne jak mówią, ważne, że mówią, wiesz, to o to chodzi, kurczę. Oj. To się tak rozejdzie po kościach. Jak zrobisz daba, ale jesteś Jackiem Blackiem, to nikt ci nie ma za złe, nie? No nie. Ale jak jesteś Ibiszem, no to Ibisz też taki renomy jest, trochę mi się wydaje. Taki, no popularny, no jest. Popularny streamer z niego. No nie wierzę w to. Nie? Ibisz nawet młodnieje mentalnie. Ja pamiętam ten program, gdzie on tam losował z jakiejś kuli, chopie jakieś kurwa bingo czy coś. Z jakim bingo? Taki... Co ty dupisz? Co to było wtedy? Ty mówisz... Losowanko jakieś, jakiś kurwa giveaway robił, kurwa. Ale czekaj. Co to było? Znajdźcie mi Ibisza, jak to losowanko robił takie. Co to było? Tak, on grał, znaczy tak, on był tak, gra w ciemno, to na pewno. Potem ci żółci wabank, to jest awantura no, o kasę. Gra w ciemno to była gra z ciemnym, a nie gra. Oj. Kurde, ja wpiszę ten młody Ibisz i będę wiedział zaraz. Awantura o kasę. O jest, konkurs Audio Tele 1996. Jest, kurde, Ibisz. O mój Boże. On się nic nie zmienił, ziom, kurde. No bo 5 posiłków dziennie je, kurde. Racjonalne żywienie. 5 posiłków dziennie. Jaką kulę, hopie, Audio Tele. Ogórek kiszony w czarnej skrzynce, to był Pogers, no. No, możecie wygrać samochód, a w skrzynce jest ogórek kiszony. Ej, a fajnie jakby na przykład tak mieli, wiesz, podeszli do takiego teleturnieju z takim luzem i na przykład tutaj macie skrzynkę i licytujecie zawartość, nie macie pojęcia co tu jest. I na przykład, a w skrzynce jest i normalnie gościu wyciąga gówno. Takie, wiesz, kurde, męskie było gówno. Tak, było tak już, tylko że ogórek był w środku. To prawie to samo. Tak, siema, Niklas. Ile tam w tym pudełeczku musiał lecieć? Leżeć, kurde, powiem ci. Długo. Czekaj, co on tu gada? Manie chłopskie. Kurwa, w studiu z nami mecenas, pan Maciej, który będzie... czuwał nad prawidłowym przebiegiem loterii, a stary o taką kulę stary z papierkami miał kraj i tam mecelan stary losował bez kitu. Ja pierdzielę, jakie to jest. Jaka tam była poprawność. Teraz w lotku teraz jest komisja gier i zakładów? Pilnują czy nie? Nie, znaczy to są te seks roboty, one tylko głowę tak w dół. Starzy panowie od Kraftwerka. Właśnie, Niklas, to co, robimy dzisiaj TT? W sensie pogoda miała, mieliśmy sprawdzić pogodę, no jeżeli jest taka spoko, to szłoby coś, no. Grill. Bo to będzie ja nie wiem, od 14 ma lać deszcz do nocy. Kurde, bo, jak jeszcze tak jest niezbyt ciepło, to jeszcze da się trzymać, ale jest deszcz, jeszcze jak będzie, to już będzie w pizdu, kurde, zimno i nieprzyjemnie. Ale nie powiem, no pierś z kurczaka czy karkóweczkę bym dzisiaj z grilla wsunął. Rafunis teraz robi streama z WoWa. On gra w WoWa, tak. Hordynego Lomagu i Manik. W Linux. No to fajnie. No to fajnie, to już idę do Ali go gangować. A w jakiej jest... A powiedz mi, w jakiej jest z gildii? W Guciowni, czy...? Guciownia pewnie znają życie. Stary, ja siedzę na guciowni, siedziałem dosłownie, żeby cię skłamać, 5 minut. No.
jak widziałem, że wszyscy piszą Pepega, nie? A, no. Bez wyświetlania się chopie ikonek, to oj, powiedziałem, boli mnie już. Słabo ci? Ty data, bardzo ci dziękuję za suba, stary. No. Flame 1, Bonkol 0, no to kurde, musimy... Dajcie ktoś suba, nie, bo to musimy odbijać piłeczkę, to nie może być do jednej bramki. No, to musi tak stary się odbywać, bo to obustronna korzyść to musi być. I teraz kto zadał punkt? Jak się nazywał? Beutydata. Beuty. Beutydata. Ja powiem tak. Jak wbijecie 125, to ja od siebie nie zrobię kompletnie nic. Mogę klasnąć. I tyle. A... To się działo. Powiem tak. Jak wpadnie ten 400, nie? To wiesz, co się wydarzy? Jestem ciekaw, co tam będzie. Kurwa, niespodziankowy stream mam, bo tak mam zaplanowany w subgoalu. Jest tak? Stream z niespodzianką. I już nic wam nie mówię. Każdy z was se może niespodziankę wymyślić, co to może być, tylko żebyście się nie przeliczyli, albo żebyście, kurde, się przygotowali psychicznie dobrze, bo... No, na niektóre niespodzianki to ludzie potem pamiętają, wiecie, no to jest jak z Wietnamu powrót, to się potem, kurde, ciężko wrócić do rzeczywistości. O, jest i krab na czacie, dokładnie, tak, kurde, tak pająki klaszczą, no. Krab, please? Starym. A klaszczą kraby. Czy tort z baby wyjdzie, czy baba z tortu? No, się dogadamy. Somebody seen Baron? No, my nie widzieli Barona. Ja wam powiem, co jest lepsze wychodzące z tortu. Flamey klaszczący z stopami i dłoniami. To jest to. To jest takie filozoficzne pytanie, tak jak wam zadawali kiedyś na studiach. Czy drzewo, które... No. Którego nie widzisz i się łamie w lesie, to czy wydaje dźwięk? To jest tak samo. Flamiego, którego nie widzisz, a klaszcze, czy wydaje tak naprawdę dźwięk klaskania? Ale to są kurwa metafizyczne sprawy. To trzeba się bardzo wtedy to przekonać. Zaraz powiem ci. Są bardzo poważne sprawy. Jak się nazywa? Target Baron. Jest tu Baron gdzieś. A jak go zobaczyć? Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Pepega Bonkol gifted suba dla Sroki. Oho, lipka. Dobra, Baron tutaj jest. Dziękuję ci za podarowanie subka. No i tutaj piłeczka odbijana jest. Piłeczka jest odbijana do... O mój cat, ja nawet nie widzę normalnych, tyle tych subskrybentów jest tutaj. Ja nawet nie widzę normalnych. No, skończcie. Oooo! Ja to bym zrobił teraz tak, że nie... Beauty data subek beauty data, dziękuję ci. Jesteś beauty, piękny, jak piękna twa dusza. Jezu, czemu powiedziałem beauty? What the fuck? To jest beauty. O mój Boże. Beauty. Beata to jest Beaty Data. To jej... Beauty Data. No stary, tak ty mówisz rzeczy nie tak, jak powinny być wymawiane. You make me look bad, ziom. Fuck. No i co? Beauty. To ludzie, ja muszę tutaj piłeczkę odbić, ja tu bym zrobił generalnie klaszczącego pająka. Bo jest 300, ja mówię tak, jest 356. Jak wpadną jeszcze 4 do 360, to ja robię... Co ja mogę zrobić? Jadowitego wąpierza. Kurwa, co? Jadowity wąpierz. Zrobię wam latawiec. Wiesz, jak działa latawiec, stary? A, wiesz, jak się przykleja do tych... Jajka do łód przykleić, stary? No siema, Tybek, zakręć śmigłem. Śmigło będzie na 400, bo zbieram na razie wszystkie śmigiełka. Jak będzie 50 zakręceń, to wtedy wszystkie będą wykonane. Mnie już boli, jak suszę. Tak?
Na skraju. No nie, no Chris 4 suby rozdał. Ale tu się oberwało, Szyszka oberwała, Walkor, Piotrek, Cios, feel the kick. Feel the kick, bro. Dziękuję serdecznie, bardzo mi miło. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Powiem ci, no z tym nie pogiersuję, muszę coś. No ja powiem. Muszę zachęcić. Nie no, było, tu wypadło. I mamy teraz, jest te 360-34, to ja coś tu robię. O! Wróć, Aroni! O, stary, uwaga, leci klas dla Aroniego, uwaga. Za te 4 suby... Trzy dałem. Nie, dobra, to ja przebijam. Ja za te 4 suby teraz i poprzednie wszystkie klaszczę teraz łokciami. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Zaklaskałem, kurde, a jeszcze 2 razy. A to nie, to tak nie... I co? Nie potrafisz tak. A ty nie umiesz pająka zrobić i co? A pająka, bo zrobię tutaj, zaraz będzie pająk, stary. Taskanie jajami za 1000 być. Jak kliklaki takie. Ja miałem kiedyś kliklaki, jak w palucha, bo no, zaraz tak się je. Ale to takie, wiesz co, było zajebiste uczucie, jak tak się nauczyłeś w końcu tak robić, tak tyk. Zawsze było takie tyk i tak rytmicznie próbowałeś do tego podejść. Jak już jestem moment takie... Kopię, to było takie, o! Yeah, to takie spełnienie. Gdzie jeszcze kliklaki gdzieś kupisz, stary, kurde? Kliklaki? Kurwa, nie wiem. Ja bym se kupił, ty aż bym se kupił, nie? Nie, tak samo, tak. A bo takie dobre jojo, zajebiste. I bym powiedział tak, za każdego suba robię kombo kliklakiem. O nie. To by było zajebiste, ej. To było mega zajebiste. Oj, za dużo. Too much. A teraz może dzieci to, jak myślą, że kliklak, to chodzi o jakieś papierosy kliki. No to wiesz, nie. Nie, to fidget spinner to teraz dzieci myślą, wiesz? Nie, no już o fidgecie to chyba nie myślą. Kurde, mam tu za mały level na tą instancję i ludzie robią lepszy DPS ode mnie. I sobie przybijam agro, jak im się podoba. No widzę, jak to jest, powiedz mi. Nie wiem, ja ledwo żyję. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Strasznie siwy zasubskrybował, bardzo mi miło. I muszę powiedzieć tak, strasznie siwy. Akurat u ciebie ta subskrypcja będzie powodowała, bo u każdego co innego. U ciebie strasznie siwy będzie powodowała, że wróci pigment we włosach. Tak. Będziesz piękny i młody. Tak jak cię Pan Bóg stworzył. Tak będzie. No, kto chce więcej? Każdemu przewi... Ty, albo ja będę za każdego suba, będę wróżył z kart, jak tylko tarota. Mam takie karty z Dixita, stary. Będę ciągnął kartę, dokładnie. Idę po tą kartę. Czekajcie, idę po Dixita. Ja to powiem wam tak, ja wam powiem, co mogę lepiej zrobić, nie? Ja to mogę tutaj zainstalować. Druidzi dym. Ja będę wróżył tak samo, ale będę patrzał w przyszłość. Nie będę wróżył. Na skraj urwiska. I będę mówił wam, czym byliście w przeszłości. W poprzednim wcieleniu. Tylko muszę się skupić. O, Holender! Tutaj. Poszedł subek. Akurat przyszedłem z tym. Maroon 5. No to. Maroon 5. Mam tu karty. O, nie żyje, o nie dobrze. Czekaj, zaraz. Uwaga. Mamy karty, dziękuję ci Maroon 5 za subskrypcję. I będzie teraz... Na skraj urwiska. O nie, jeszcze... kolejnego więźnia. Jejku. Equinokcja, dobrze przeczytałem. 4. miesiąc, dziękuję ci i oczywiście gratuluję współpracy. Bardzo ci dziękuję. I teraz tak, Maroon 5, dla ciebie powróżona karta. Karta upadek. Kobieta, która ciągnie faceta na dno. Można to do góry nogami zrobić, że kobieta tego faceta uskrzydla. Ale ja bym to interpretował w ten sposób. Czyli nie zaufaj kobiecie. Jest to niebezpieczne. I generalnie to, co zrobiłeś teraz, subskrypcja była najlepszą inwestycją, bo się dowiedziałeś. Także jakaś kobieta cię na dno pociągnie. Czyli w sumie po co ta wróżba, nie? Dobra, teraz... Equinokcja.
Equinoccia, dla ciebie. Jest to karta nocy. Karta nocy charakteryzuje się tym, że... Tu są rozbite szyby. Widzisz to? Rozbite szyby. Te szyby mogą mówić o tym, sprowadzono kolejnego więźnia, że coś cię od środka gryzie. Na gay party i się cykam. Pepe, dziękuję za suba 2 miesiące. Na gay party idziesz? To zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Te... Coś cię od środka gryzie, tak jak w domku. Tak, że coś gryzie i aż może twoje zewnętrze nie wytrzymać. Możesz z zewnątrz po prostu, no, nie wiem, ulec emocjom, ukazać te emocje, uronić łezkę. No, coś cię gryzie, musisz uważać na to. A teraz gay party. Czy gay party będzie udane dla Pepeb? Uwaga! Wulkan, czyli erupcja! Myślę, że gay party będzie pozytywnie zakończone dla ciebie, Pepe. Nie bój się! Jest! Na skraju jest dobrze. Kolejnego więźnia. O nie. Okej. Okay. Arkeno Classic. Dzięki wielkie i pozdrawiam. Czekaj, Arkeno, dla ciebie przetasuję. Dawidek? No, ja już 4 wróżby tu dałem. Wiesz, co przed chwilą było? No. Bo gość mówi, że idzie na gay party i się cyka i ma mu powróżyć. I mu wyciągnąłem kartę erupcji wulkanu. To będzie, dobra. Arkeno Classic, wróżę ci. Arkeno, ślimak. Ślimak jest symbolem takiej powolności, prawda? Ale też dążenia do celu, czyli powoli do celu. Pamiętaj o tym. Nie poddawaj się. I jeszcze tu jest takie śmigło. Zobaczcie, że to jest ze śmigłem ten ślimak. Co oznacza, że dzisiaj to śmigiełko chyba będzie robione na streamie. Powiedz mi, ty mi wywróż, to ja ci powiem, w czym byłeś w poprzednim życiu. Ja też mam specjalny gadżet. Tak? Ja widzę w przeszłość, w twoje poprzednie życie. Czekaj, w poprzednie życie? Pokaż, a mam na live'a twojego wejść? Pokaż. Zaraz, stary, pierwszy musisz mi powiedzieć, bo mam przyszłość, stary. Ale jaką przyszłość? Musisz, no bo co kartami tarota się robi? Tasuje się je, no i się wróży z nich. No to wróż mi. No to dobra, no ale jakaś decyzja, jakaś życiowa taka dziedzina. No to... kurde, powiem ci... Co z tym mleczkiem kokosowym będzie? Dobra, mleczko kokosowe. Czy ja kiedyś... O kurde, jeszcze... czekaj, bo mi się skleiły karty. Brama. Karta bramy o pełni księżyca. Ale może to oznaczać... I ta brama jest uchylona. To może oznaczać, że to mleczko kokosowe niedługo będzie opuszczało twoje życie, że będziesz go potrzebował coraz mniej, tak? I to mleczko kokosowe będzie coraz mniejszą częścią twojego życia. Powolutku wyjdzie ukradkiem i już zabraknie go. Nie może tak być. Musimy temu zapobiec. Czy ty jesteś gotowy? Czy ty chcesz poznać, czym byłeś w poprzednim życiu? No mam puścić live'a twojego, czy co? Tak, możesz puścić. No to jestem zobaczyć. Czekaj, wchodzę, czekaj, klikam. Teraz będzie się odpalał. Musisz koniecznie. Ale... No, nie wiem, czy ty chcesz wiedzieć, stary, wiesz, że to może zaburzyć twoje kontinuum osobowościowe, nie? Dawaj, bo jestem gotów. Zaczniesz mieć, stary, prześwity ze swojego poprzedniego życia, może teraz masz jakieś... Prześwity i... z tego, no. chyba z gniazdka, no. Dawaj. Uwaga. Moi drodzy, to są poważne... Ja teraz radzę wszystkim, którzy mają poniżej 18 roku życia, uważać. Bo to jest poważne przedsięwzięcie. Uwaga. Ja. Ty duszę wypuszczasz. To są dusze. Mi się wydaje teraz. Level up wbiłem, no. O. Ja jak miga, znaczy, że ona widzi duszę z poprzedniego życia. Oh, fuck! Nie miga. Ale miga. Jeszcze więcej ma. O! I teraz czarujemy. Ja widzę tutaj w tym dymie... A ja wyciągam kartę i ci powiem, co na niej jest. I ty... Poprzednie życie, tylko stary, żebyś... Uważaj, bo to jest bardzo mocna dusza. To był... Widzę ściółkę leśną. Jest. Widzę ból. Widzę dużo cierpienia. Narzędzia metalowe. Widzę przed oczami kleszcza,
O nie, klaszcz! Nie! To był klaszcz! Flamey, jeżeli masz naprawdę kontakt, to słuchaj, to mam teraz tak. Ty nie patrz na mojego live'a, tylko wyciągnij tą kulę z powrotem. Chodzi o to, że ja wyciągnę kartę, pokażę ją moim widzom, a ty musisz opisać mniej więcej, co na niej jest, tak? Że ty czujesz, ja wyciągnę, że my łączymy się teraz, kurde, synapsami duchowymi i ja wyciągnę kartę, ja pokażę to moim widzom, co na tej karcie jest. Ty nie wiedząc, co jest na tej karcie, będziesz opisywał, bo ci te duchy będą podpowiadać. I zobaczymy, ile się zgadza na tej karcie. Uwaga, wyciągam kartę. Uwaga! Stary, ale czekaj, bo ja się muszę poczuć, stary. Czekaj. No. No, dobra, no stary, jestem ready. Dobra. No, uwaga. 3, 4. Powiem ci... Duchy tutaj... Czekaj, bo tutaj jest tankowanie jednocześnie, ja robię dwie rzeczy naraz, ja się muszę skupić. O mój Boże. Powiem ci, Dawidek, to są bardzo ciężkie rzeczy, o które mnie prosisz. To są bardzo ciężkie rzeczy, bo ja tu mam jednocześnie tankowanie. Dasz mi, stary, 20 sekund, bo reklamę skończ. Nie, dobra, to tak, później, to tankuj. Widzę przez dym, dym mi tu zasłania wszystko. No. To jest... No, to... To jest wulkan. Ty się jest wulkan. To jest wulkan. Dobra. Ale co? Sorry, to był dym z tego. Biorę kolejną porcję kart, czat. Te już były użyte. Tu moc przepowiedni została już zużyta. Teraz kolejna porcja na kolejną porcję subskrypcji. U ciebie też jeszcze duchy są? No jeszcze są cały czas, one chcą się komunikować. One wychodzą wam naprzeciw. To jest... O, już jajo się zmniejszyło. Już duchy nie wychodzą, teraz trzeba odłożyć je na bok. To są ważne rzeczy. A i pamiętajcie, dalej klaskanie jest, bo to pobudza. Ja chcę wróżbę, ale przedwczoraj dałem suba. Wiesz co, nie mogę ci tak zrobić, bo zaraz wszyscy poprzedni będą chcieli. To 300 osób będę wróżonych będzie naraz. To nie będziemy nic innego robić. Uwaga. Tu, jadą wariaty, jadą! Świntuszki. Okej, ja piję teraz kawkę, jeszcze mi została końcówka. Kurde, na tym etapie ja już stary nic nie tankuję, ja już nie wiem, co się dzieje. Ja chyba muszę... dostać suba. No. Jeśli się nie chce grać, tam nieważne, suby. Ale pa, jakie to jest fajne, pomyślcie sobie, że możecie za 11 zł płacicie, macie suba takiego za 20 parę, a dodatkowo jeszcze okradacie z 11 zł amerykańską firmę. No, jesteście złodziejami za ten... Legalnymi. Całkowicie, nie? Legalny złodziej. Jak macie ciągutki, to jest doskonały sposób teraz, żeby się... No... Wyżyć. Żeby wasz głód złodziejski... Joink! Zaspokoić. Joink! Który level? 14 wbiłem. A my się cały czas z Adriankiem gramy. Tak, bo Adrianek od 10 ze mną gra właśnie. Cały czas z nim biegam. Lol. Dobra. Skąd ten hype na WoWa? Nie rozumiem. No płacą nam, a ile tobie płacą? Mi? No. Mi w słuchawkach płacą cały czas, stary. Kurde, znowu. Tak, Izakowi kiedyś? Stary. A co Izakowi płacili? Ale możesz teraz powiedzieć, widzisz, kurde, tak zacząłeś temat. Nie powinienem. Ale to są stare dzieje jakieś tam, pierwsze. Stary. Okej, okay, leather. No, to co? Mam jeszcze karty. Karty generalnie czekają na was. Słuchajcie, karty to nie tylko przepowiednia, to jest wskazówka na życie przede wszystkim. Jeżeli ktoś potrzebuje troszkę duchowego wsparcia, wskazania, drogowskazu, oczywiście gdzieś tam w kierunku, w którym ma podążać, to takie karty generalnie może wam nie pomogą
całkowicie, ale przynajmniej was wspomogą. Podpowiedzą wam, co macie robić. Nakierują was. Oczywiście los leży w waszych rękach, nie? No. No i oczywiście w rękach osób, które klikną na suba, no to tak, to wiadomo. Czołem, siema. Firestarter. Powróż mi za dzisiejszego suba. Dobra, to będzie wróżba ogólna, tak zwana dla wszystkich poprzednich subskrypcji, dla których jeszcze dzisiaj nie wróżyłem. Uwaga, ciągnę kartę. Uszczuplicie portfel. Ja już ją widzę. O kurwa. Jest to karta, że koty rządzą światem. Co? No stary, jest kot, w środku jest taka rybka, w szklanej kuli pływa, a kot ma tak ręce jakby tak, mam nad tobą władzę. Czyli generalnie... No co ty gadasz? Możesz tak zrobić. Dla wszystkich, nie wierzcie żadnemu kotu. Nie wierzcie. Nie, koty to wuje. Cześć, show. Tam, co mam powiedzieć. Koty są zajebiste. Tak. Płoszę. Kobieta kot jedynie, a tak to... Co w końcu ci kot wyzdrowiał, czy nie? Tak się chciałem spytać. Ta, dwa dni. Wiesz co, dostał taką pastę i tak dalej, a on mógł przez te upały też pierdolca dostać, wiesz, to różne rzeczy. Miał badania takie pod względem typowo zdrowotnym, to jakby jednoznacznie nie wynikało, nie wskazywało nic na to, nie? No. Hey, how you doing? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stary, 1/4 levela na razie nabiłem na tej instancji. To dobrze czy źle, powiedz mi? No chyba dobrze. A która to jest? Black Rock, Razon Fen Crawl to się nazywa. Dobra, ja już mam tu problemy, ewidentnie. Potrzebuję, żebyście mi tutaj koledzy pomagali. Co z grani z Nexusem? No gramy z Nexusem, tylko po przeciwnej stronie. Strona konfliktu. Uwaga, cyk. Ratchet. No i Taurenshaw. O właśnie, odnośnie subgola, moi drodzy, zabrakło nam, już świeżam. Ile? Ile było? No. Uwaga. No czekam. Czterech bardzo miłych subskrypcji. Trzeba. Subskrybentów. No to proszę bardzo. Cztery sztuki. To tak możemy się pobawić. Tak się możemy bawić. I mamy ludziska odblokowane kolejne. Ale sposób. Ja mówiłem o tym, nie? Że suby to by w Polsce to nawet jakby za 1 centa były. To i tak by nie kupowali, bo trzeba kupić. Bo trzeba mieć konto. A ta... Pokażcie, że nie jesteś cetacy, nie? Ty, a właśnie, wiesz co? A jak już wysubujecie, to zawołajcie mamę. Zawołajcie mamę, niech też zasubuje na przykład. Jakie wspaniałe naramienniki. Co to są za naramienniki? Inspekt da się zrobić? Nie było inspekta od początku? Jest. Ale nie było inspekta talentów, nie? Tego co widzę. Bo to są plejty shouldersy. Big Bad Powdlers. Epickie są. Valkors, czy można do gildii? No niestety ja nie potrafię zapraszać. Nie mam takiej mocy wykonawczej. Reroll na warka po naramy. Ja ci show, wiesz co muszę zrobić? Ja muszę tu green screena generalnie odpalić. No i co będzie wtedy? Ja będę musiał mu na green screenie zrobić pewne ruchy różne, żeby miał do przeróbek. Kurde, chyba mi się tak wydaje. Tak? No stary, bo to jest stare pożywka, nie? To jest pożywka dla osób, które lubią takie rzeczy robić. Ja bym tak sam zrobił, gdybym robił za samego siebie. Czasami robię, ale... Ale co, że chcecie jakieś gify porobić, czy co przerobić? No, stary, no kurczę, mnie w bananie na przykład. Nie widziałeś mnie w bananie? Widziałeś mnie w bananie, czy nie? Ale czemu akurat ciebie w bananie? Ale no stary, no bo to jest, no to jest sexy, no to nie powiesz, że nie. Banany są sexy? Się pytasz mnie, czemu ja w bananie, to chłopie to... No nie wiem, jak to?
Ciepło jest jeszcze, jak go na hopie? Dupa, dupa. Musisz, powiem ci. Tak, na golemagu gramy, oczywiście. To się samo przez się tłumaczy. Samo przez się. Przez się. Where I can fly. No i ja lecę, I can fly do Orgrimmar może lecę? Gdzie jest bliżej Tauren Trainer? Thunderbluff, let's go! Ja nie będę do orków wchodził. Fuj! Orki, orkowie, błe. Ale ty kurczę, powiem ci, mógłbyś być nie taki ork. Gdybyś szedł do Orgrimmar. Jak wchodzisz, to powinieneś mówić, ja nie jestem taki ork. Ja nie jestem taki ork, jak ja Tauren. Będzie byczo! A w sumie lubiłem bardziej Chena, bo mi taki z piwkiem pijany chodził. A. Walnij sobie jednego! Na koszt firmy! Masz jednego na koszt firmy! No tak było. O, z chęcią! Jak to było, kurczę? Masz jednego na koszt firmy. To będzie pandemonium! Nie? Tak to było? O, z chęcią! A ja bym ci powiem, chciałbym mieć pandarna w Wowie, nie? Ciekawe. Tego, ale takiego, a jakby innego, tak dodali, tak jak, nie? Pamiętasz liki modeli pandarenów z... A! Liki! Nie. No tak gadał przecież Chen. A! Liki! Był taki kiedyś fake, ja ci to wyślę na czat teraz. Takiego pandarena to bym się nie obraził mieć, bo to fajnie wygląda. O. Pykam. No powiedz, żebyś nie zagrał takim pandarena, jakbyś mógł. Pokaż panda. To jest jedyny sposób, dla którego ja zagrałbym w Alliance. O, a czemu, a skąd się to wzięło, że tutaj jest? Fajny jest, nie? Ale czemu jest w WoWie taki... tu zrobiony screen? Co? Czemu on jest w WoWie zrobiony screen? No bo to taki fake kiedyś był, że będą pandareni w WoWie. Aha. Że jakby ktoś jakby chciał mocno i sfejkował i to się okazało prawdą, no. Ale wyglądają inaczej. Fajnie właśnie, tak wygląda Warcraft trójkowa trochę. To mi się taki bardziej podoba niż te co są. Masz jednego na koszt firmy. Aż sobie puszczę, kurde, czekaj. Chen? To. WC3. Odgłosy. Mój ojciec był dwupolarny. Jak czemu? Tylko w jakim... Orkowie, ludzie... Kurwa, gdzie jest panda? No panda nie jest w niczym, nie? W Gildii ktoś pisze, zepsułem aluchom escort questa i teraz mnie kampią. Jaki tekst, kurwa. To jest realne do szpiku kości. Dowódca. O i standardowego trolla, co teraz oglądasz? Ja zacząłem grać w Fordzie. Odczyty. Jesteś na... On w becie? Nic nie mów, o nic nie pytaj. On miał jeszcze taką maskę. I hordę siecz. Mój Lothar cię potrzebuje. Nadeszła godzina plagi. Śmierć oczyści świat. Ciemność. Widzę ciemność. Aha. Opadł mi kaptur. Niechaj słabi utoną we krwi. Oddam życie za Ajur. Znaczy się za Ner'zhul. Niech przeklęci będą żyjący. Chcesz poznać tajemnicę wiecznego szczęścia? Domagam się głową. Znaczy, pandy? Kurwa, powiem ci. Pandaren Brewmaster Quotes, tak? Miodowar. Pisz sobie, pandaryński miodowar. Nie możesz piwa mówić w takich grzechopie, to musi być miód. To jest, ale nie ma w PL. Jest? A jest. Piwo to moje życie. O, tak to było, no. Ostatnia kolejka przed zamknięciem. Wezmę sobie jednego, tak to było jeszcze pewnie. To cię rozgrzeje.
Pocałowałbym cię, ale mam nieświeży oddech. Mój ojciec był dwupolarny. Mój ojciec był dwupolarny. Nie mogę się rozmnażać w niewoli. Przepraszam. To nie działa. Dajcie tu jedno. Bo to chodzi o bipolar. No. Zimne piwko. Za Pandarię! Czy ważą się ważyć kłopoty? Wybierz swoją... A to, czy ważą się ważyć kłopoty? Ważyć kłopoty? To jest zajebiste. Chcesz łyka? Jeszcze jedną kolejkę? O, ale to dobrze. Walnę sobie jednego. Masz jednego na koszt firmy. Dopiszę ci to do rachunku. To będzie upiorne. Teraz jesteś zagrożony. Przynoszę pandemonię. Teraz jesteś zagrożony. Dopiszę ci to do rachunku. Zajebista, to była jedna z lepszych postaci, no. Kurde. Neutralna, nie? Tego sztos. Każdy mógł mieć? Dopiszę ci to do rachunku. For the horde. Horde w mordę! A patrz, a jak to działa, że... Horda mówi For the horde, a Ali jak mówi? For the alliance! Woohoo! Dobra. No tak mówią, no bo co... Jej! Woo! Jak ty to gadasz? Ej, chyba się zepsuły subskrypcje, nie? Chyba od 20 minut ci powiem, że... No powiem ci, to się mi się chyba gdzieś zaklogowały po drodze. Tak powiem wam, wspominając, zostało jeszcze 4 subskrypcje do osiągnięcia nowego tego. Ja bym to mógł, nie? Zrobić dla was. Ale to pieniążki z powrotem wracają do mnie, tak połowicznie. Loktaro gar. Oh shit. Kiedy znajdę mojego ojca? I wtedy zobaczysz, Tralu! Well met. Cześć, Frekton! Goodbye. Czemu ty, Frekton, suba nie masz? Bo dawno tak nie miałem, że same suby piszą na czacie. To bardzo się przyjemnie ogląda. Fajne. Fajne uczucie. Arita, takiego, którego... Nie masz... Arita! Ale tak, którego nie możesz mi dać, chciałeś powiedzieć? Nie, a już, kurde, jak ty źle mi tutaj... Zapnij się, krozary. Dobra, nie będę głośno gadał, masz słuchawki, to mogę. Wiesz, no Arita, Arita nawet nie ma konta na Twitchu chyba, nie? Ma. A, czy... Dobra, jest nawet moderatorem. Lurkuje? Tutaj. Czasem? Kurde. Stary. Nie, ona ma ciekawsze rzeczy do roboty, kurwa, w długim pokoju. Choćby nawet chyba... siedzenie po prostu... niż oglądanie, kurde, gościa, co klaszcze jak pająk. Zostaw. Bijesz do czegoś, ziomek? Nie, piję do czegoś. Do lustra. Jak sobie dasz sam suba z innego konta, to koniec końców nie wychodzisz bardziej na plus? Niby tak, tylko problem jest taki, że musiałbyś zrobić multi-account, a to jest generalnie, no... Jako, znaczy, powiem tak, jako widz spoko, jak ktoś tak robi, natomiast... Znaczy spoko. Jako widz to jest co innego, a co innego jak streamer robi coś takiego. Rozumiecie? Że sam sobie by w ten sposób robił. To raczej nie przystoi. Co nie? No to robimy. Earthshock level. Lightning bolt. Stoneskim totem. Cyk. No i to jest robota. Pięknie, ojoj, tak mi rób, dziecinko. Czekajcie, co ja miałem? Stoneskin, Earthshock, a Earthshock jeszcze. O, a jeszcze makro Ashkenlord, muszę... Ashkenlord mi pisze, że to jest ten streamer, co szkaluje widzów bez suba. Weź się, stary. Weź się, gościu. Weź, nie? Co ty to, weź. Weź, dobra, tato. Ostatni bosik musi być. Cyk. Daj spokój, tato. No weź się, tato.
Kurde, ja czuję się jak taki programista, jak se robię makro, nie? Czujesz, co? Czujesz? A mówią, że to nie jest praca, te granie w grę. No bo dalej nie jest. No. Pomnażanie pieniędzy. Dobra, to daję wam teraz wróżbę ogólną. W jakim, powiedzcie mi, w jakim kontekście życiowym powinienem wam teraz powróżyć? Jaka część waszego życia? Życie seksualne. Życie seksualne? Nie, to raczej u każdego inne, inaczej to wyjdzie. Kariera? Dobra, przetasowujemy. Czy... Życie growe, okej, okay. Dobra, życie growe. Uwaga. Życie growe? Jak to ma działać niby? Ups, coś spadło. I uwaga, cyk. Siup. O, to. Symbol buta, który ma odkrojoną podeszwę i w nim siedzi mysz. Co to może być? Jest to rozdarcie. Jakieś rozdarcie. W sensie jesteście rozdarci, tak jak rozdarta jest podeszwa tego buta. Nie wiecie, pomiędzy jedną grą a drugą, pomiędzy jedną frakcją a drugą, pomiędzy daniem suba a nie daniem suba. A mysz, która jest w środku, jest to mysz kościelna. Mysz kościelna, czyli biedna mysz, która jest całkowitą odwrotnością waszej sytuacji, ponieważ wy macie pieniądze i macie 2,50 na subskrypcję, prawda? Ale to odwrócił sprytnie. Jezus Maria, to jest... To jest proste. Kościół jest bogaty. Ja nie mam. A to wy. A to jednak. A to przepraszam, to źle zinterpretowałem jednak. Skąd żebrać? A tam. Się znasz, się znasz. Się znasz. A wiesz, jak wczoraj zadziałało, nie? Kurde. Ludzie, musicie mieć dystansu trochę. Musicie mieć dystans, tak jak ja mam ze swoim brzuchem ostatnio. Zwiększasz tak bardzo? Zwiększam bardzo, dystans, nie? No, zwiększam dystans pomiędzy... Ja ci powiem, ja mam multisport kupione i chłopie... I nie byłeś jeszcze razem. Ja byłem troszkę, ale tak. A na przykład sport seksu to w ogóle coś daje, czy nie? No jak się, jak na misjonarzu to nie, słyszałem. A nie, normalnie pompki robisz, żaritom. Znaczy wyciskasz się jak sztangę. Stare szuby, jak... Ale myślę, że po tym klaskaniu to ja chyba spróbuję tego pająka, tak mi wszyscy polecają. Pająk? To jest fajna rzecz. Widziałeś Amazonkę kiedyś w ogóle pozycję? Tak, ja wiem, że zaraz będzie weź family friendly, ale to są... To jest taki content, taki powiem ci... Czekaj, bo muszę sobie przy... Nie, chyba nie. Chyba, chociaż może... To jest misjonarz, tylko że kobieta robi to, co trzeba, nie? No to chyba nie. Nie będę googlował, no. No chwyta cię za nogi, stare, no. Tak. A, to już wiem! No. No i... Ja jestem ciekaw w ogóle. Tak. No. Bądź ciekaw, no. Po ślubie dopiero ciekawość zaspokoisz. A, słusznie. Słusznie. Ja i moja... Ten... Konkubinator, tak, wiesz. No, widzicie, jak to brzmi, to jest patologia, no. Konkubina. Dobra, moi drodzy, z tej instancji dostaliśmy pół levela. Biorąc pod uwagę, że praktycznie nic kompletnie. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Aż musiałem dać suba za tą wróżbę grową kappa. A, Zoknarf dał mi suba, aż musiał dać suba. No i Zoknarf, i to się szanuje, no i to Zoknarf, no to proszę cię bardzo. Dziękuję za subka. 2 miesiące. Ale to dam ci teraz twoją wróżbę. Tylko... Mikkelson, czemu ty nie masz suba? A pierdziele. A właśnie, jak dajecie suba, to napiszcie od razu, jak daliście suba, z jakiej kategorii życiowej mam wam teraz tą wróżbę kartą zrobić. Bo Zoknarf podziękował za wróżbę grową, ale jak następne osoby będą coś ten, to... Dziedziny życiowej, o. Jakie dziedziny?
Dobra, wyprowadzamy goblina stąd, moi drodzy. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Bardzo poważna akcja. O, proszę bardzo. Tutaj kolega bardzo ładnie zaproponował się, że chce do gildii dołączyć. Mówi, że całe życie grał w Ali. Prywatna wróżba. No i tak to się robi, tak to mija życie. Powiem wam, tutaj się O kurwa, to chyba nie to sprzedać miałem. Linen kloty sprzedajemy, nie wystawiamy na aukcji, bo to jest żenada, nikt nie kupuje tego. Okej, okay, tu mediumy, ledery. Poważne rzeczy, czemu takich poważnych rzeczy nie masz? Czego nie mam? Taki poważny streamer, no. To ty dupisz znowu, domyślcie. Gdzieś się naćpał? Chyba tak. Jakżeś się naćpał? To spi... w podskokach. Dziadzia jest? Pamiętasz to? Czy nie pamiętasz? Dziadzia? Dziadzia? Dziadzia jest? Bo pani wnuk to Paweł. Pani wnuk to Paweł. Proszę przekazać, że jest mi winien 7 płyt CD-ROMu. Ale jak to tak, mój wnuk, Paweł? Tak. 7 płyt wziął. 7 płyt, powiadasz. A gdzie on jest? A on tam wyjechał gdzieś. Dobra, to ja go tam dorwę. Ale jak to pan tak dorwie? No normalnie dorwę mu tam, chłopaki mu zrobią, bo to jest 7 płyt, to tak nie może być, no. To były pranki, zanim jeszcze, kurde, pranki były modne. Nawet na GG kiedyś pisałem do ludzi, byłem stary zjebany, znaczy dalej jestem, ale... I pisałem, pani syn mnie pobił. Ja mu nogi ja mu nogi. Ale przecież on jest swoim równolatkiem. Jak on tak mógł? Pani wnuk to Paweł. No tak. Pranki na domofonie, były pranki na domofonie, Jezu. Dzwoniło się i uciekało. A myśmy chodzili na roraty, a potem jak wracaliśmy, stary, z lampionami, tośmy klikali na domofony i na przykład były nazwiska i myśmy robili bekę z nazwisk. Na przykład był Koza, to my na przykład dzwoniliśmy i i uciekali się, stary. Takie typy. No, ale wiesz, co tam dzieciaki, podstawówka. My mieliśmy zawsze dwa bloki obok siebie naprzeciwko, żeśmy z klatki z drugiego bloku świecili sąsiadom naszym, których lubiliśmy, stary, laserem. Daliśmy, że dywan, nie? Że dzień dobry, dywan, jak pani zamawiała. A to tam, co tam, że myśmy wtedy byli na tyle głupi, jako młodziki, żeśmy nie pomyśleli, że przecież po głosie nas będzie słychać, że jesteśmy młodzi, nie? Ale żeśmy dzwonili, dzień dobry, dywan cygański przywieźliśmy, już wnosimy. Ale ja nie zamawiałam! Jak pani potrzeba, kurde. My zawsze dzwoniliśmy, żeby na gazownie nam, stary, otwierali drzwi. Takie, o, takie jest to IQ. I zawsze, o, będę brzmiał o wiele... Dorośle i stary, jeżeli będę gadał przez chusteczkę na przykład, to jest takie... Ta. O, i tak, i, o ja stara, żeś ty wymyślił. Ale ty jesteś jak maska taka, no. 300 IQ. Kurde. No 300 IQ chyba tam było, się wkradło. Kurwa, tu jest... Tu jest tyle questów. Dzień dobry, poczęła pani pralka? Nie, to proszę znieść. Ja pierdolę, jaki chyba bezsens. Jaki bezsens, ja pierdolę. Czy ktoś kojarzy, na którym levelu będzie szaman dostawał Wind Fury? Weapon? Dobre pytanie. O lelele. Na 32? Olelele. Olelele. Wanna feel you, wanna feel you. Dzieciaki tam śpiewają. Dobra.
Na równiutkim 30 jest Rundfury dopiero. Dobra. Dobra, mamy Wilkes the Importer. Jak, co to jest za tekst? Czemu? O, jakie fingery dostaję tutaj, ale słabe strasznie, what the fuck? Czy trzeba... Nie, to proszę znosić. No, jak tak, tak samo z lodówką. Potrzebuje pani lodówkę? A bo tak jak były te, że po taksówkę, nie? Że na przykład dzwoniła pani po taksówkę? Słyszałeś w internecie, to akurat było? No ale ja tu... A to pani potrzeba, tak? Ja tu pani potrzeba, tak? No właśnie... Ale ja nie zamawiałam! Ale ja już stoję, proszę pani, już jestem, więc niech pani schodzi. Proszę mi, ja się zatrzymałem, będę po billing dzwonił! Ja nie zamawiam... Pani potrzeba? Tak! Tak, słóweczka czeka. No tak, durne. Ale to... To były czasy, kiedy no internet no, przychodził, chłopie, z... A pamiętasz, jak był ten, on się nazywał... Kurde, ten taki... I dzwonił tam w różne miejsca. Inspektor... jakiś tam inspektor... Niestępnie, kaczor, czy coś nie, takiego to było. On miał rymujące się, coś tam, inspektor... Browar, jak to było? Ja wiem, że ty pamiętasz, browar, jak to szło. Inspektor, prowektor, jakiś, kurde, nie pamiętam teraz, jak to się nazywa. Kolega był i orła wywinął, tak? To było to, takie rzeczy. Inwektor. Inspektor Inwektor się nazywał. Stary, i to było, on mówi, dzień dobry, tu Gwele Bęben z tej strony. Ja chciałem zamówić susa... Gwela Bęben z tej strony. Ja chciałem zamówić suszarkę. A jaką suszarkę? Zakup skuteczny, cena 2000. Albo mówi, że ja chciałem tlawkę sprzedajecie, a jaka... No. On mówi, tak, mamy różne ziarna tutaj. On mówi, amsterdamska? Jaka albo do gościa to poręcze chciał. To panu strasznie... Poręcze pan. To pamiętam, jak ja jestem stary, nie? A ja to na płycie mam jeszcze nagrane, na płycie, stary, to były audycje jakieś, to chyba w ogóle w radiu czy gdzieś tam to leciało. I ja to mam nagrane na płycie, CD, CD-ROM. I z verbatima już pożółkła taka, wiesz, już. Tak. No jest relikt. Ja to pamiętam, jak zawsze byłem zdenerwowany, jak nie mogłem chodzić na nocki do kafejek internetowych, takie stare czasy. Puta 99. O, to też pamiętam. Huta 99 przedstawia. Pamiętam, to były. Kurde. Nie Mulduś. Co to było? Jaki Mulduś? Mulduś, Bulduś? O, no. Huta 99 przedstawia Bobek, kolejna zadyma. Pamiętam. Bobek, to, kolejna kurde. Zadyma. Bobek. Albo stary, jak dzwonił, czekaj. A wiesz, że ten gość, nie? Ten detektyw Invective czy coś, to on chyba nadal w ogóle nagrywa, ale audycje w radiu, w sensie i to samo robi. Tylko po latach tak? Już. Tak. Mi się coś kojarzy. No, teraz to jest ten gościu z Antyradia, nie z Antyradia, czy... Nosal też. A, pewnie. Nosal, tak, on też zmienia za babkę na przykład, tam mówi dzień dobry, bo ja w ogóle dzwonię, że dzisiaj musicie się zwolnić wszyscy, ponieważ tam dzisiaj będzie przeprowadzana rutynowa kontrola uszczelnienia gazów, coś tam. A, mówię, a dobrze, proszę też przekazać w pobliskiemu przedszkolu, żeby wszystkie dzieci były ewakuowane. Może pani to zrobić dla mnie? Ale dobrze, a z jakiego rozporządzenia? Z rozporządzenia tutaj, powiedzmy, ma wszystko przygotowane tam, nie? I to tak... A wiesz, a baba, tym bardziej... Dobry improv, kurde, trzeba umieć. Improv, nie? I wiesz, ale w momencie, ale w ogóle wiesz, najbardziej to jest, ja sam czuję taki niepokój, jak ta baba jest przejęta tym i ja i mówię, niech że już to skończy, niech powie, że to żart, bo ona zaraz na zawał zejdzie. On mówi, ale nie, niech pani nie dzwoni nigdzie, spokojnie, to był żart tylko do radia, tutaj ten, a on, o Jezu, ja już myślałam, że serio mam dzwonić, już dzieci biegłam tam zwalniać z zajęć. Nie, to ja pamiętam, wiesz co było, jak wkręcał gościa, który miał miesiąc do emerytury, nie, że nie będzie mógł na emeryturę pójść, bo koleżanka, która je wypisuje, kupię na urlop, idzie miesiąc, kurwa.
Jak się kurwa gości oburzył. A bo to jest zamawianie pizzy przez studentów, nie? Tuturydza? Pamiętasz to? Poproszę tuturydzę? Tak? Pite? Bo on udawał, że se pleni, nie? Że nie umie ten... No. I tak po prostu tuturydza? Dobrze. Tuturydza. Mówi. Ta, ta. Co my tu mamy? Czaszki, pierdoły, straty, pierdaty. Light ledery. No powiem ci, kurde, powodzi się w WoWie. Ta? Tobie? No. To daj no golda. 12 golda. Stary, muszę kupić najpierw, jeżeli... No nie, no, muszę stary przebić się przez magiczną cyfrę 20 golda. Bo to już tak powiem, patrz, wszystko się zbliża. Załatwmy to w ten sposób. Dasz mi 10 golda, będziesz miał wtedy ile? 2? Dobra. Dasz mi 10 golda, no, masz... Zrobimy tak. Za każdego suba... Dajesz mi... Do Bonkola leci... 10 silvera. 25 silvera leci. A, 25 to lepiej, no. 25 silvera za każdego suba, co teraz pójdzie. Do godziny 13. Ty, ale chyba się w ogóle już zepsuły suby, bo to jest niemożliwe, nie? Coś się... Ja to nadrobię, spokojnie. Ale to też mi się wydaje. Mi chyba tak dobrze nam idzie, że nam odłączyli hiperłącze od guzika subuj. Bardzo możliwe. A Bonkol musi później mi dać za każde 25 silvera za każde suba u siebie. Ale pizza z tuturydzą, czy nie? Tuturydza. A jak dam unsuba, to Bonkol tobie da? Nie możesz unsuba dać, już masz kupionego. No właśnie. Zabronione. To już jest na stałe, to już całe życie jest. Kraków truje Polskę? No jasne, proste, że... O kurwa, zginąłem, bo się zagadałem. No nie wierzę, no jestem taurenem, który się leczy i patrzę się jak debil, zamiast się leczyć. Koniec tego, idę grać chyba w inną grę, bo to już... Gdzie jest Adrian? Się obudził. Puszczę wam detektywa jednego. Detektyw Inwektyw. Cześć, Waldek! Kolejnego to może być dobre. A, dziękuję ci, Altajar. Dziękuję za subskrypcję. I muszę ci powróżyć, czekaj. Muszę ci powróżyć. Uwaga, wróżę ci. A musisz, Altajar, napisz z jakiej dziedziny życiowej, bo tyś napisał D, ale miałeś mi powiedzieć, z jakiej dziedziny życiowej ci mam powróżyć z tej karty. Gadaj szybciutko. D dwukropek. Z żywności, dobra. Uwaga, żeby nie było, że podglądam, żywność? Co tam jest. Pierwszą biorę z góry. O cholera, dobrze trafiłeś. Cyganka stoi nad żółtym jabłkiem. Cyganeczka nad żółtym jabłkiem. To oznacza, abyś uważał na przecenione jabłka z Lidla. Bo mogą być ocyganione. Może być robak w środku. Uważaj na jabłka. Badasz? Tak. Czemu tak mu źle życzysz? No on musi uważać. To właśnie mu dobrze życzę. Uważaj. Ale on tak bardzo ja lubi. Może być w środku glizda. Ludzka. O Jezu. A bez przesady. A, robak jest na czacie. Ja mówię, robak może być w środku, a robak się odezwał bez przesady. To jest najlepsze, ja czasem mówisz słowo i się okazuje, że ktoś ma taki nick. Nie? O, i stary Silvera smeltuje teraz. O, bary Silvera. Właśnie jesz jabłko? O, fuck. O, fuck. Koniec odbioru.